tych kotach wolnożyjących mówi się pewnie na szczęście teraz coraz więcej i na tej fali też trochę chcecie to wykorzystać i zrobić nową akcję. Jaka to będzie akcja, czego będzie dotyczyć? To jest pierwsza akcja, wielka akcja dokarmiania bezdomniaków. Ona będzie dotyczyła stricte tych miejsc, gdzie te bezdomniaki występują, bo chcemy z tą akcją nie zrobić tak, jak to tutaj w mieście ma miejsce, że zwożona jest ta karma do Centrum Opieki nad Zwierzętami, potem trzeba dystrybuować to, jeździć. My po prostu wiemy, gdzie są te bezdomniaki, wiemy, kto dokarmia i chcemy po prostu włączyć mieszkańców i jak zbierzemy tą karmę, to ją dystrybuować samodzielnie, żeby nie ponosiło miasto kosztów, bo to też są koszty przechowywania, dystrybucji, a tu bezpośrednio do tych punktów, do karmicieli, których znamy, których mamy jak gdyby zaewidencjonowanych, dotrzeć z tą akcją. No i jako, że medialnie wiemy, że najważniejszy jest przekaz informacyjny, to tutaj pan radny Misiewicz nam podpowiedział właśnie, jak widzimy za plecami, że żeby dotrzeć do szerokiego gremium, chcemy właśnie poprosić pana prezydenta, żeby tak jak tutaj pan radny, szczytna idea, ja też jestem wieloletnim krwiodawcą i wiele krwi oddałem, ta szczytna idea tutaj rozpowszechniana właśnie na placówkach oświatowych naszego miasta, które podlegają samorządowi. No dzisiaj już zaciągnąłem informację, bo byłem się zapytać tutaj u pani dyrektor, znalazła czas i odpowiedziała mi, to Wydział Edukacji decyduje na tą chwilę, jak, że ta akcja pana Misiewicza, słuszna, szczytna, została umiejscowiona w tych miejscach, to my teraz też do pana prezydenta się zwrócimy, żeby nasze stowarzyszenie, które jest inicjatorem tej akcji, mogło też w tej medialnej, takich tych miejscach ważnych dla młodzieży, zwłaszcza, bo młodzież tutaj przebywa, wiadomo, młodzież bardzo jest zaangażowana w to, wiemy, ile jest wolontariuszy w Centrum Opieki nad Zwierzętami, wiemy, ile młodych ludzi zbiera karmę i są akcje w szkole, to żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom właśnie młodych ludzi, mieszkańców, ich rodziców, też poprosimy o to, żeby na wszystkich obiektach szkoleniowych, bo pan, to też takie znamienne, pan radny Misiewicz ograniczył się tutaj tylko do centrum, a jest przecież tyle szkół, czy tam mechanik, czy budowlanka, czy rząd, czy nawet mniszek. W Mniszku nic nie słychać o tej szlachetnej akcji oddawania i poboru krwi tylko tutaj, a my chcemy wyjść do szerokiego grona ludzi. W tą akcję jeszcze będzie wpisane, bo tak jak tu już inne stowarzyszenia też organizują tą wielką sterylizację, że pozyskano środki na sterylizację, to my już z waszych funduszy zakupiliśmy jedną klatkę, łapkę, zakupiliśmy dwa transportery, mamy, dysponujemy nimi, także tutaj też informujemy, że jakby ktoś potrzebował kota do sterylizacji przewieźć, gdzieś wyłapać, to mamy, dysponujemy takim sprzętem i też w ramach tej akcji będziemy zbierać środki na to i co do złotówki rozliczymy po prostu te zakupione klatki, łapki, transportery, a jeżeli zostaną jakieś środki, to też i budki dla kotów, bo wiadomo, że tego zawsze brakuje. Technicznie jak to będzie wyglądało, bo mamy 3 dni, Technicznie jest tak, to będzie po prostu technicznie tak wyglądało, że na tym etapie jesteśmy, bo wiemy, no też tutaj pan radny Misiewicz nam podpowiedział, że czasu jest bardzo dużo, także można naprawdę, kto będzie otwarty na tą akcję, może różne pomysły nam podsuwać, my to pospinamy w całość, będą punkty zbiórki, ja tu uderzę do szkół jeszcze, że w szkołach będzie można zbierać karmę na tą ideę, jeżeli nie w szkołach, to każdy oddzielnie zrobimy punkt zbiórki taki, gdzie będzie można przewieźć, zrobimy mobilny środek transportu, który będzie mógł jechać, bo nieraz wiadomo, starsze osoby gdzieś kupią w Biedronce, nie mogą podjechać, to podjedziemy i odbierzemy tą karmę. Wszystko będzie ewidencjonowane i rozliczone co do joty, kto gdzie i kiedy otrzymał, bo to jest też ważne. I zbierać będziecie właśnie między 10 a 12 kwietnia? Tak, 10 a 12 kwietnia. To jest taki odległy termin. Co? Taki odległy termin. No ten termin, no tak odległy, żeby to wybrzmiała ta akcja, no tutaj też widzimy krwiodawstwo, to jest termin bardzo odległy, przecież to prawie 2 miesiące z okładem, no i wpadliśmy też na ten pomysł, że jeżeli tak trzeba szybko, długotrwale informować lokalną społeczność o takich inicjatywach, to my też podejmujemy się takiego wyzwania i tak długo będziemy informować, nie zaprzestając doraźnie tej pomocy, którą teraz realizujemy też, bo no nie dalej jak przedwczoraj dowoziłem na Słowackiego karmę, dzisiaj pozyskałem kolejne środki na konto stowarzyszenia wpłynęły, żeby zakupić kolejną karmę, ale ten proces musi być długofalowy i chcemy tak naprawdę w tym dniu zaakcentować, żeby to wybrzmiało, żeby to naprawdę wybrzmiało i ta akcja wpisała się na trwałe w kalendarz grudziąckich karmicieli.
To też rozumiem jest po to, żeby trochę tych karmicieli odciążyć finansowo, żeby też, mieszkańców to, głównie też po to, bo ja na przykład wczoraj z tą panią ze Słowackiego, koszt utrzymania nawet takiego jednego kota, jak chcemy dać tą jedną saszetkę, to dziennie to jest 10 zł. Jak przemnożymy to przez skalę miesiąca, to jest 300. Sam pan redaktor widział, że u mnie na podwórku jest 5 kotów. To można sobie skalę tego policzyć i te środki zabezpieczone w budżecie, te 100 tysięcy, które tam było tak szumnie nagłaśniane, to są potrzebne środki jak najbardziej, ale one muszą trafić tam, gdzie ci karmiciele są, bo przelanie ich na konta na przykład czy COZ-u, czy jakichś instytucji tam wskazanych zakładów weterynaryjnych, to problemu tych konkretnych ludzi, tych altruistów, wolontariuszy, filantropów nie rozwiązuje. Im trzeba pomóc po prostu tam i teraz i nawet te małe daniny, które przekazałem pani na Słowackiego, to naprawdę kobieta uśmiech od ucha do ucha, bo to ją odciążyło na 2 tygodnie, po prostu mogła te swoje środki jak gdyby zaoszczędzić. Tak to wygląda.